Siemano, kolano, tutaj Wojano Komaro. Patrzcie na to, mam skrzydełka za sobą i powoli zmieniam się w prawdziwego komara. Wiecie, mam mega ochotę na gryzenie ludzi, tak jak prawdziwy komar. I muszę to zrobić, dlatego mam plan wydostania się z tego więzienia. Palion i Nubek mnie tutaj zamknęli, ale patrzcie, mam enderperłę. O tym nie wiedzą. Jedna enderperła, którą udało mi się przechwycić od Nubka i mam tylko jedną szansę, żeby trafić właśnie tam. Czy mi się uda? Uwaga, musimy to dobrze wymierzyć. 3, 2, 1. Eś! O, jest! Udało mi się! Szczerze? Wątpiłem, że mi się uda, ale udało mi się i patrz! Jest! Jestem wolny, ale szybko poszło. Dobra, czy mamy tutaj jakieś rzeczy, które możemy wziąć? Ognioodporność, to na pewno wezmę, bo oni mnie będą atakować pewnie jakoś. Cokolwiek jeszcze innego potrzebujemy. Co tutaj? O, drabinki na zewnątrz. Oni nie mogą się dowiedzieć o naszym istnieniu. Natychmiastowe leczenie, od razu to sobie zabieram. Tak, natychmiastowe leczenie, dużo tego, żeby w każdej chwili móc zaatakować Nubka albo Paliona. Mamy nowe produkty na Wojan Shop. Jest to bidon oraz śniadaniówka. Bidon posiada niesamowity wzór, ale oprócz tego również kozacką funkcjonalność, która pozwala wam otworzyć go jednym kliknięciem. Patrzcie na to. Klik i możecie już z niego korzystać. Dzięki temu ta przekozacka technologia pozwala wam zawsze zachować otwór do picia w czystości. A zamknięcie bidonu jest tak samo proste jak jego otwarcie. Wystarczy tylko zrobić tak. Proste. W środku bidona znajduje się słomka, która ułatwi wam dostęp do picia, nawet jeżeli macie go naprawdę mało. Nowy produkt to również śniadaniówka, którą możecie schować swoje ulubione jedzenie i zabrać na przykład do szkoły, na piknik, czy gdziekolwiek tylko chcecie. Ma naprawdę sporo miejsca, jest łatwa do czyszczenia, można ją myć spokojnie w zmywarce i proste zamknięcie. Proste i szczelne, ponieważ naprawdę nie puszcza. Te dwa produkty są dostępne w zestawie w promocyjnej cenie. Także wejdźcie na wojanshop.pl i sprawdźcie. Jeszcze miodek. Miodek. Bardzo fajny miodek. Ale fajnie, dobra. No i co my tutaj jeszcze mamy? O, tutaj jeszcze są jakieś spowolnienie. Tym będziemy rzucać w Nubka i Paliona. Słabość, dokładnie tak. Oni nie będą mieli szansy nas rozwalić. Dzisiaj pokażemy im moc komara, to i to sława. Idziemy i musimy stać się prawdziwym komarem też, bo już czuję, że zmiana jest blisko. Jeżeli zgadzacie się z tym, żebym został komarem do samego końca. Ej, co to jest? Komarowóz? Komarowóz! To jest komarowóz! Niestety nie wiem, dlaczego nie mogę dostać się do środka. Nie wiem, mam jakieś ograniczenie komarowe. Tak jak komary nie mogą wchodzić do zamkniętych pomieszczeń. Chyba straciłem moc, ale zyskałem inną moc. Coś czuję, że jak stanę się całkowicie komarem, to będę przecież mógł latać. Widzowie, jak to? Latać na survivalu to tak jakby mieć game moda. Ja ogólnie nie czuję się jakoś fatalnie zmieniając się w komara. Na pewno nie będę taką złą postacią, jaką był Grimis, ale bardzo mocno chcę latać, w końcu poczuć to, jakie to uczucie latania. Zobaczymy, jak to będzie działało. Pierwsze co, sprawdźmy, czy coś tutaj mamy. O nie, nie mam. Mam! Drzwi są otwarte, dobra, mogę tutaj wejść. Muszę znaleźć jakieś rzeczy, żeby założyć jakąś zbrojkę, jakieś rzeczy, żeby oni mnie tak łatwo nie rozwalili. Ej, patrz, co my tutaj mamy. Ochrona 4 na pierśnik. No to może się przydać. Patrz, najlepsze jest to, że jak to zakładam, nie widać tego na moim ciele. Mam niewidzialną zbroję. Taka ukryta moc od naszego właśnie świetnego, fajnego komarka. Fajnie, fajnie w sumie, że słuchajcie, tutaj ten komarek mnie ugryzł. Dzięki temu mogę mieć jakieś ciekawe moce, o których wcześniej nie wiedziałem. No słuchajcie, te uczulenie. Ej, co to jest? Ochrona 4, niezniszczalność 3 naprawa. To jest znacznie lepszy na pierśnik. Zakładam go, on jest znacznie mocniejszy. No i co? No niestety nic mocniejszego nie mam. To może wezmę sobie jakiś hełmik słaby. Tutaj jest lepszy chyba hełmik. Dobra, tutaj jest ochrona. No to jest słaby, dobra, no i co, no nie mam nic innego. Czy jest tutaj jeszcze coś? Jeszcze coś, cokolwiek, spodenki jakieś. Same napierśniki, no nie wierzę w to. Trójząb! Mamy mieczyk jeszcze jakiś. O, mieczyk! Szerokie ostrze, dobrze. Bloki diamentu, zrobimy sobie z nich zbrojkę, bo tutaj już więcej tej zbrojki nie mam. Mógłbym wziąć jeszcze łuk, uderzenie enchant level 15. Co to za mocny łuk? Biorę go koniecznie. Okej, okay. I słuchajcie, zrobię sobie drugą część naszej zbrojki. Elo, elo. No i teraz widzowie, jesteśmy niezniszczalni, słuchajcie. Teraz nie pokona nas ani Nubek, ani Palion, bo mamy niewidzialną zbrojkę. Chodźmy, czekaj, muszę użyć mojej kolejnej mocy. Mocy wzywania, wyczuwania, wyczuwania tych lamusów, Nubka i Paliona. Gdzie oni są? Czuję, że oni są gdzieś w tym kierunku, gdzie teraz mnie prowadzi. Patrz, gdzieś idę. Sam nie wiem do końca, gdzie jeszcze, w jakim kierunku. O nie, to chyba wyczułem tylko miód. Nie wiem, dlaczego wyczułem miód.
Ale czekaj, pójdę dalej kawałek i czekaj. Tutaj, co jest? Wyczuwam błędnego paliona. To nie jest prawdziwy palion. Ale czekaj, coś czuję jeszcze tutaj. Bzz, bzz. Czekaj, czy oni tutaj są? Czy ja ich? O, mam ich! Nie wejdzie tu, nie wejdzie tu, spokojnie. Patrz co mam, odsuń się, patrz co mam, patrz. O nie, oni mają ogniska. Bardzo nie lubię tych ognisk. Te ogniska bardzo źle pachną, naprawdę. No ja akurat... Otwórzmy okno i tak nie wleci. O, dobra, to patrz teraz na to. Tu wejść. A bom! Co jest? A bom! Ugryzę ich. Rzuca żądłem? Żądłem rzucam. A bom! A bom! Pomarzę! O kurczaki, trafił czemu mnie. Nie zginął. A, nie zginął. Nie widzą, że mam niezniszczalną zbrojkę. O pu! Chciał zbroić na niego. No i widzicie, co tutaj się dzieje. O kurczaki, założył zbrojkę. Trzeba go jakoś zawrzeć, bo on i tak nie może latać, panion. Zobacza, co to było? Patrzcie, bo to ma uderzenie enchant level 15. Dobra. Więc jak uderzam, to patrz, jak daleko idzie. Czekaj, muszę go trafić, to zobaczycie, jak daleko go zrzucę. Ej, na całych wojanowicach trzeba ogniska rozłożyć. Oj, coraz bliżej, hamasz! No nie mogę go... Hamasz! O, ty... O, nie, nie! Mi to źle pachnie. O, już prawie... Tomasz, o! Nie mogę z niego! Ja! Widzieliście, jak daleko Nuba wywaliło? Lol. Gdzie Nubek jesteś? Tu już, ja byłem tak daleko. Co ten komar robi w ogóle? Ale weź, dawaj te ogniska, dawaj te ogniska. No czekaj, porozmawiajmy z nim. To jest jeszcze pojem, czy nie? Halo, no halo? Nie, najwidoczniej nie chce nas... Ty się oddal lepiej. Ja jestem jeszcze wojan, ja po prostu chcę nauczyć się latać. Zawsze chciałem latać, słuchajcie. Muszę... Ty jesteś jeszcze wojan. Muszę zmienić się w komara, żeby latać, tak jak prawdziwe komary. I jasne, wtedy jasne. Zdobędę moc. Coś trzeba go ukryć. Co on widział? O nie, to jest wieśniak. Co miałem niby widzieć? Wieśniaka, tak! Dajcie mi! Wieśniaka! Ej, co to ma być? Czemu mi go zamknęliście? Nie tak, podchodź teraz... tutaj, mamy tutaj... Ole, mocny miecz. Dawaj go, okrążamy go, patrz! No co to za ohydne zapachy mi tu dajecie? Dobra, zdenerwowaliście mnie, teraz Nubek, dostajesz strzała! Zostaw, nie, Nubek, uciekaj, cię ugryzie! Co to było? Apu! Co to jest? Nie spodziewał się prawdziwej mocy komara, pu! No what? A puu! Dobra, to jest jakaś przesada. O, patrz, teraz odejdź, to palion. Odejdź, masz tu ogniska. A! Nie, trafiłem go? Nie trafiłem. Dobra, potwierdzę. Nubek, pomóż mi! No zmutowany komar! Nie mogę go trafić tym, no kurczaki, no! Muszę go trafić, Pomóż mi! O, tam leci, patrz. Atak, zmutowany komar! Atak! I teraz patrz. Weź go! Yes! Trafiłem go? Nie weź wiem. Weź go! Nie, tylko nie to! Dym, śmierdzący dym, nie mogę na to patrzeć! Mam pomysł, panion! Mam pomysł, zróbmy kółko z ognisk! Wtedy nas nie dopadnie! Idę za nim, tylko nie to, nie mogę mnie w ten sposób zamknąć! Ognisko! O nie, nie, tylko nie ognisko! No, uciekam stąd, uciekam! A, mam cię! A, nie mogę na to patrzeć! Ohyda. Dobrze, Nubek, rozkładaj na więcej, dobrze! Ale tego duża, skąd oni mają zamknijmy tyle ognisk? Zamknijmy go! Nie, dobra, muszę stać się potężniejszy, nie mogę Ej, ich pokonać tak, latając! Ale robisz dobrze robisz! Nie, oni mnie zamkną, uciekam stąd! Uciekam i nie wylecę! Komarze. Nie, muszę go pokonać. Ostatecznie, nie mogę. Nie mogę ten dym. Trzeba zrobić fabrykę ognisk. Dym mi przeszkadza. Muszę rozwalić jakiegoś villagera, stanę się wtedy potężny. Dobra, ja mam pomysł. Robimy barierę. Nie będziemy mógł tu przejść. Od dwóch stron, dawaj go od dwóch stron. Zostawcie mnie w spokoju. Zbarierujemy, patrz. O nie. Cały twój dom jest w barierze. Nie może tu wejść. Nie mogę tam pójść. Nubek, chodź do domu. Nubek. Nie ugryzie nas. Idę cię rozwalić, Nubek. Eee, Nubek, co jest? Dobrze! Nie! Muszę szybko uciec! Muszę szybko uciec! Gdzie? Mam cię. Tu jest. Ale mnie denerwują, normalnie. Nie mam jak przed nimi uciec. Dawaj, zamknij go od tyłu! Muszę znaleźć jakieś... Nie, oni mnie zamkną! Dobra, muszę tutaj iść, dobra. Nie! Uciekam! Jest! Mam villagera, którego zaatakuję i stanę się potężnym komarem! Nie, weź go! Gdzie jest? Nie!
Jezusa! Nie! Biedny osadnik! Zabił go, zabił go. Czuję. Kurde, on smaczniutkie to było. Czuję przemianę. Potrzebuję jeszcze więcej. Ślepy zaułek trzeba go. Dobra, trzeba do jakiejś kopalni. Yes! Nie mogę tego dotykać. Dobra, teraz tego muszę rozwalić. Chodź tu. Jak nauczę się latać, to już będzie po tobie, zobaczysz. O ty mam cię. Nie mogę. Ja nie mogę. Prawie mnie zamknęli. Kurde, nubek. O, ale to jest ohydny ten dym. Nie mogę się do niego zbliżać. Dobra, potrzebuję jeszcze dwóch villagerów do całkowitej. Nie. Ej, przeszedł. Uciek. Przez ten dym czuję, że nie mogę się zmienić całkowicie, nie! Musi wyjść z Bojanowic! Dobra, tak, dawaj, płoszymy go, potrzebuję villagerów. Jak będę miał villagerów, to będę miał moc. Jeszcze dwóch villagerów i będę miał kompletną moc do zmiany w komara. Spadaj, rozwalam go! Rozwalam go! Yes! Zostaw mnie! Jeszcze tego! Nie mogę! Uciekam. Dobra, idę do villagerów. Dwóch villagerów wystarczy, że ukąszę i może będzie koniec. O nie! Dawaj, zamuruj. Idę do villagerów. Ej, tutaj był villager? Nie, tam nie, dobra. A nie, najgorszy dym. Nie, tutaj też! Ile tego jest? Nie dam rady. Dawaj. Tutaj mamy villagera jakiegoś. Murujemy wszystko. On jest silny, dobra. Muszę go teraz ukąsić. Uwaga. Nie wyjdzie stąd. Ukąszę pierwszego villagera. Apuu! O, czuję to. On się tu udusi zaraz. Muszę szybko wylać. Dobrze. Muszę to gasić. Dawaj tego komara. Patrz, on się udusi. Muszę to gasić. Jak to gasić? Dusi się. Nie mogę stąd wyjść. Dobrze, zamurujmy to. Muszę stąd się jakoś wydostać, bo oni mnie zaraz rozwalą. Muszę wejść do wody. Tutaj jest lepiej. Jeszcze jedno ukąszenie i zmienię się w komara i stąd ucieknę. Dobra, gdzie jest jeszcze jakiś... Nie wyjdziesz stąd. Jeszcze jeden villager potrzebuję. Muszę wchodzić do wody. Przez wodę by im lepiej. Przez wodę mi lepiej. Dobra, mam drugiego villagera. Muszę go tylko zjeść. Nie. I patrzcie to. Jest! I teraz słuchajcie, zmienię się teraz w ostatecznego komara! Jest! Zmieniłem się, widzowie! Zmieniłem się w prawdziwego komara! Czekaj, czy to oznacza, że ja mogę teraz latać? Patrzcie! Wow, ja się unoszę do góry! Dobra, mogę stąd teraz wylecieć! Wylatuję nad tym! Nie! Zaraz mnie rozwalą, dobra! Muszę zjeść sobie teraz szybciutko, Ej, co ja dostałem? Dostałem jakieś... Żądło! Mam prawdziwe żądło! Dobra, muszę się uleczyć. I patrzcie, z prawdziwym żądłem to ja mogę stąd na luzie wylecieć. Dobra, patrzcie to, tutaj na górę. Pięknie, tutaj. Ja latam! Ja nie mogę, ja latam! Jak ja to robię? Ja naprawdę latam, patrzcie to. Już prawie wyleciałem z tego miejsca. Yo! Patrzcie, oni myśleli, że mnie tutaj zamkną. To się myli! Szybko! Ale latam jak prawdziwy komar i teraz mogę ich żądlić. Dajcie mi tutaj moc. Zaraz będę żądło wezmę. Patrzcie. Lata stary, co jest grane? To jest prawdziwy komar. Dobra, dawaj za mną. Ale jazda, patrzcie widzowie, ja naprawdę latam, co tutaj się dzieje? Zamuruj szyby. Mogę szybami tutaj do nich wejść, tak? No przecież. Szybko. Prawie. Nie zmieściłem się tam. Jest, dobra, ale jesteśmy bezpieczni. Jak mam do nich się dostać teraz? Ej, jakie kozackie, nie sądziłem, że tak fajnie będzie się latało, widzowie, no spójrzcie. Co my teraz zrobimy z nim? Jau, jestem prawdziwym komarem. I patrz. Mam uczulenie. Przewidziałem tego totalnie. Dobra, jest już po was, możecie się poddawać. Mam żądło, którym mogę was teraz ugryźć i zachorujecie tak jak ja. Więc lepiej. Nie damy się. No nie, dobra, zaataakuję teraz jakieś zwierzątko w takim razie. Nie, to już jest zmieni, on i tak już jest komarem, poczekaj już. Idę zaatakować zwierzątko. Musisz mi pomóc. Zabija. Idę zaatakować jakieś zwierzątko. Gdzie tutaj jest jakieś zwierzątko? Halo! Co? Idziemy do zoo. Ej, to będą... A chyba, że to będzie twój pies. O nie! Co my tu mamy? Ale zwierzątek do ukąszenia przez komara. Komarze, za nami! Co? Za nami! Bo co? Ej! Dobra, teraz mnie zdenerwowałeś! Czekaj, Nowak, uciekaj. Nie, lata!
A oni uciekli tam dalej. Chodźcie tutaj, zobaczycie moją prawdziwą moc teraz z moim żądłem. Moim mega mocnym żądłem. Ale nie gryź nikogo. O, użądle. Żal mi trochę tej pandy. O, krówkę o żądle, patrz! Krówkę, no, chętniej. Gdzie ty masz krowę? Patrz, tutaj mam. Mam moje żądło i teraz nie zawaham się go użyć. Jo, chodźcie, bo musicie to zobaczyć. Nie, komarze, nie rób tego. Jestem. O, tu, zobacz. Nie, 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 no i co, co zrobisz? No, patrzcie, uwaga, 3, o, 2, wielki komar. 1. Opo! I zobacz. Zobacz, dostaję obrażenia. Ja już jej nie biję, dostaję obrażenia. I zaraz się zmieni. Yes, zmieniła się. Jaki malutki, czemu taki mały? No bo ja robię więcej komarów w ten sposób. Spokojnie, jak was urządle, wy zmienicie się w dużego komara. Na zwierzęta zabijam działa to w ten sposób. Zabijam twoje dziecko. Nie, dobra, jest już po tobie. Nie, 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 nie. Dostaniesz z żądła. Dostaniesz z żądła. Już jest po tobie. Nubek! Do biura! Nie! O, Nubek, słyszałem, że jesteś uczulony na komary! Palion nie, proszę, nie jest! Nie. Paliona co najwyżej będzie to drapało, ale nie zmieni się w komara tak jak ty. Nubek, będę w basenie, będę w basenie, on nie wleci. Chodź to! Basenie, jesteś podatny na komary, młotku, chodź tu szybko! Nie, poczekaj. A, no faktycznie, jak wejdę do basenu, to moje skrzydełka zostaną zmoczone, już nie będę mógł latać. Muszę się zastanowić, czy ja to chcę zrobić. No, jesteśmy tu bezpiecznie, ale faza. Ale musimy tylko wyruszać głowę. Dobra. A nie, tutaj możemy. Nie, nie trzeba, jest serce oceanu. O, o tak! Serce oceanu! A może wam je zniszczę? Tok, 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 tok. Idziemy, idziemy. Gdzie idziecie? Gdzie idziecie? Gdzie wy poszliście? Dobra. Dobro, to do basenu, Nubek! Wy coś kombinujecie? Nubek, chodź tu, już cię prawie mam, prawie nie mam! Ja nie mogę. Nie mogę was normalnie trafić. Dobra, powiem wam tak. Będę teraz tutaj stał, aż was w końcu ukąszę. Zwłaszcza ciebie, Nubek, bo ty się zmienisz w komara. A ty, Palion, będziesz się musiał drapać bardzo dużo. Mnie to nie boli. Jestem ogórkiem, nie mam uczuć. Widzowie, ja mogę latać, co tu się Musisz dzieje? Chronić. Jesteś moim oczkiem w głowie teraz, ja cię chronię, Nubek. Nie możesz go chronić. Nie chcesz, żeby latał tak jak ja? Nie, będę go chronić przed tobą. Ale nie chcę latać. Nubek, jak to nie chcesz latać? Możesz latać jak ja, dlaczego nie chcesz? Nie lubię komarów. Bzyczą. Ale słuchaj, bzyczą. Możesz latać jak ja. Nie, nie, odejdź, odejdź. I tak nam nie zrobisz teraz. Nie, ja was teraz tutaj będę obserwował. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.